Czy to będzie unikatowy? No, zobaczymy. Szansa jest. Szansa jest, bo podobnie walczy co ostatni na spawik wyjęty. Ale wracamy na pewno na spawikówkę. Uj, co tu się... No nie, co tam znowu sum uderzył, czy co? Dobra, mam nadzieję, że... No i dzięki Bogu. Co to było? Przecież kołowrotek wszystko dobrze ustawione, hamulec. Dzięki Bogu, że tam spadła ryba. To na pewno nie był jack w 100%. W 100% to nie był jack. Pytanie, co? Sum tutaj? Dzięki Bogu, że... Dziwne, bo miałem tak samo jak teraz hamulec ustawiony. Dobrze, że nam nic nie zerwał, to tam, że tilapie zeżar, to tam najmniejsza strata. No to może tutaj ze zdawem się nie stało. I z haczykiem. 1,90 m tutaj jest, dobra mi noga. Mamy niskie brania. Proszę bardzo, żaki żerują, nie? Elegancko. No czy jakby tu się udało szybko unikata wziąć, to byśmy jeszcze na te moje palemki byśmy wrócili, ale to już zobaczymy tu, czy tutaj będzie chciał z nami jack troszeczkę współpracować. Krewetka słodkowodna, ok. Pierwsza 51. Sum aluminiowy będzie? Chyba tak. Mnie wyskakuje z wody. Pewnie tak. Unikatowy? Życiówka! Pięknie! Elegancko. To mi się podoba. O której by obranie? Dzięki, Karolu. Dzięki. Dzięki, sierżant. Trzecia życiówka, nie? Jeśli chodzi o sumę aluminiowego w przeciągu 2 dni. I 7-0. Zajebiście. Życiowy sum poprawiony chyba o 11 gramów, czy o 12? Miałem chyba 6533. O 12 gram się poprawiłem z unikotowym aluminiowym sumem krewetka słodkowodna, niskie brania, także bajunia. Pięknie.